Osoby konsekrowane, czyli siostry zakonne, bracia i zakonnicy z całej diecezji tarnowskiej przeszli w procesji ulicami Tarnowa z kościoła księży Filipinów pod tarnowską katedrę. Święto ofiarowania pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w tym roku zbiegnie się z uroczystym zakończeniem roku życia konsekrowanego oraz z jubileuszem miłosierdzia osób konsekrowanych. Chcemy podkreślić wagę doniosłości zgromadzeń i zakonów, które wpisują się też w historię naszej ojczyzny, Polski, od początku, od przyjęcia chrztu Polski. 1050 lat temu zakony, zgromadzenia zakony odgrywają olbrzymią rolę w wzmocnieniu naszego rzeczywiście życia duchowego, ale też życia, powiedzmy, kulturalnego, intelektualnego, patriotycznego, też wzmacniając naszą gospodarkę, patrząc na działalność pierwszych zgromadzeń zakonów na terenie Polski, widzimy, jak wnosili nową kulturę, też rolną, style architektoniczne i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jest wciąż nadal bardzo duży wpływ osób konsekrowanych. Teraz może nie są tak zauważane przez społeczeństwo, ale no nie wyobrażamy sobie na przykład przedszkoli, w których nie byłoby sióstr zakonnych i szpitali, i domów opieki społecznej i tak dalej, i tak dalej. Tu możemy wymieniać w nieskończoność to pole oddziaływania. Obchody poprzedziła uroczystość dziękczynienia za beatyfikację ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i przekazanie relikwii do tarnowskiej katedry. Zbigniew otrzymał na chrzcie imię właśnie Zbigniew. Nie wiem, czy jest jakiś święty Zbigniew. Nie wiem, czy w katalogu świętych, tych kanonizowanych, jest ktoś, kto nosi to imię. To jest bardzo ciekawe, że wielu Zbigniewów teraz pisze do nas, zainteresowanych swoim nowym patronem. No i coś na ten temat też myślimy. Ja myślę, że Katedra Tarnowska może się w związku z tymi relikwiami stać takim miejscem pielgrzymek Zbigniewów w Polsce. Warto może to też wykorzystać, choćby nawet po to, żeby tu być częściej. Ojciec Strzałkowski został beatyfikowany 5 grudnia 2015 roku w Peru przez prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynała Angelo Amato, który reprezentował papieża Franciszka. Wspomnienie liturgiczne błogosławionego ojca Strzałkowskiego obchodzone jest 9 sierpnia. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.